Dziewczyny, mówimy o tych wielokulturowych rodzinach, że to jest niesamowite bogactwo. Twoim bogactwem są uczucia, ale rozwińmy to jeszcze bardziej. To jest tak rozwinięta intuicja, jaką miały twoje babki, a zwłaszcza babcia Margo, prawda? Tak, babcia Margo ma po niej imię. Tak. Odziedziczyłaś dar jasnowidzenia. To jest też to potężne bogactwo. Tak, to jest, powiem ci, że to jest, ja nawet mówię, że ja czasami patrzę na rzeczywistość oczami swoich babek, ale z drugiej strony dodaję przyprawy współczesne. Bo niektóre sytuacje, które moja babcia Anna, która pracowała jako jasnowidz, ona naprawdę widziała bardzo dużo losów, ona w niektórych sytuacjach robiła to wprost. I pamiętam pewną panią, która przyszła do mojej babci, oczywiście się tak wystroiła, tu brylanty, tu kolczyki, bo kobiety właśnie w moim kraju, to one bardzo mocno, tak z jednej strony uważają, że to są talizmany, które chronią, ale z drugiej strony to jest pozycja społeczna, pokazać co mam. I moja babcia tak popatrzyła na nią i powiedziała, fajnie się wystroiłaś, ale tego, co masz na sobie, nie zdejmuj, bo twój mąż cię zostawia w tym, w czym stoisz. Słuchajcie, minęło 2 tygodnie i był przewrót. Jej mąż zajmował wysoką pozycję, zabrał wszystko, zostawił rodzinę i zostało u niej na uszach tylko kolczyki i pierścionek jeden, bo ona Czyli to wszystko zdjęła, nie posłuchała. Och, I babcia powiedziała to przy nim. Więc tak naprawdę ona się nie bała takiej konfrontacji. Może tak opowiedzmy o tym, jak w ogóle wyglądają te twoje wizje. Czy to jest coś takiego, że ty widzisz coś konkretnego i możesz kogoś bardzo konkretnie przestrzec przed jakąś rzeczą, która się przydarzy? Czy to jest, czy na przykład pilnujesz się, żeby czegoś nie powiedzieć, to jest coś złego? Czasami przychodzi ktoś i rzeczywiście ma taki moment, że jeżeli w tym momencie natychmiast nie ogarnie się, nie zmobilizuje się, to może coś bardzo złego się wydarzyć albo jakieś wielkie szczęście może mu umknąć. Mhm. I tu jest o to, przede wszystkim chodzi, w jakim momencie człowiek przychodzi. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi przed bardzo poważną decyzją, chce kupić dom, tak, przykładowo, a ja pamiętam, że taka pani z Lublina przyszła, ja powiedziałam, proszę pani, niech pani nie kupuje w tym momencie, nie myśli teraz o podziale majątku, o domu, tylko pójdzie i zrobi sobie badania. Było mi to ciężko powiedzieć, tak? Ja pamiętam, ta osoba, dorosła osoba powiedziała, że była wściekła, bo ona chciała tutaj wiedzieć co innego. Poszła, zrobiła sobie kardiogram serca, wszystko było w porządku, nic się nie dzieje, ale jednak zasiałam w niej niepokój, ale ciężko brać taką odpowiedzialność, bo jednak zasiałam w niej jakieś takie emocje, ale potem zrobiła mamografię i wylądowała na zabiegu.